czym charakteryzuje się dach kopertowy. Dach kopertowy, zwany również dachem czterospadowym, jest stosowany na szeroką skalę w budownictwie mieszkalnym. Jego konstrukcja opiera się na czterech skośnych połaciach, które sprawiają, że bryła jest lekka i estetyczna. Przekonaj się, czym jeszcze charakteryzuje się ten rodzaj dachu i w jakich budynkach warto go zastosować. Dach kopertowy. Kształt i konstrukcja. Dach kopertowy charakteryzuje się kształtem i konstrukcją, które przyczyniają się do jego popularności w budownictwie mieszkalnym. Składa się on z czterech połaci, które są nachylone pod tym samym kątem i przecinają się w kalenicy, tworząc trójkątną ścianę szczytową na każdym z końców budynków. Połacie dachowe są umieszczone po przeciwnych stronach budynku, co przekłada się na symetryczny wygląd dachu. Jego kształt przypomina kopertę, stąd jego nazwa. Dach kopertowy opiera się na więźbie dachowej, która jest głównym elementem nośnym całego dachu. Więźba składa się z krokwi, które są ustawiane równolegle do siebie i przymocowane do murłaty, czyli belki nośnej ułożonej na ścianach zewnętrznych. Krokwią towarzyszą łaty, na których montuje się pokrycie dachowe. W przypadku dachu kopertowego konstrukcja nośna może być wykonana z drewna, stali lub prefabrykowanych belek betonowych. Dach kopertowy jest często wyposażony w warstwę izolacji termicznej i akustycznej, która znajduje się między krokwią a pokryciem dachowym. Izolacja pomaga utrzymać właściwe warunki termiczne w budynku oraz chroni przed hałasem zewnętrznym. Ponadto dach kopertowy można wzbogacić o różne elementy, takie jak okna dachowe, które zapewniają dodatkowe źródło światła naturalnego, czy lukarny zwiększające przestrzeń użytkową poddasza, dach kopertowy, a odporność na działanie warunków atmosferycznych. Ze względu na swój kształt, dach kopertowy skutecznie odprowadza wodę deszczową. Połacie dachowe są nachylone pod odpowiednim kątem, co pozwala na szybkie spływanie wody do rynien. Wodoodporność dachu zależy przede wszystkim od jakości pokrycia dachowego oraz od prawidłowego wykonania dylatacji i uszczelnień. Dach kopertowy jest odporny na silne wiatry dzięki swojemu kształtowi. Jego symetryczna forma umożliwia równomierne rozłożenie sił wiatru na konstrukcję dachu. W przypadku budynków znajdujących się w obszarach narażonych na ekstremalne wiatry, dach kopertowy powinien zostać dodatkowo wzmocniony. W tym celu należy zastosować odpowiednią technikę mocowania elementów konstrukcyjnych. Dach kopertowy dobrze radzi sobie również ze śniegiem, ponieważ jego nachylenie połaci pozwala na stopniowe zsuwanie się śniegu z dachu. W przypadku budynków umiejscowionych w rejonach o dużych opadach śniegu należy jednak zaprojektować więźbę dachową o odpowiedniej nośności, aby uniknąć przeciążeń i uszkodzeń dachu. Podsumowując, dach czterospadowy jest dobrze przystosowany do różnego rodzaju warunków atmosferycznych. Należy jednak pamiętać, że jego wydajność w dużej mierze zależy od jakości użytych materiałów oraz od prawidłowego wykonania konstrukcji i izolacji. Gdzie sprawdzi się dach kopertowy? Dach kopertowy sprawdzi się w wielu budynkach ze względu na swoje właściwości i wszechstronność. Gdzie możesz go wykorzystać? Budownictwo mieszkalne. Dach kopertowy to niezwykle popularne rozwiązanie w domach jednorodzinnych. Jego estetyka, prostota konstrukcji oraz możliwość adaptacji poddasza na dodatkowe pomieszczenia to ogromne atuty, które mają wpływ na ogólny komfort mieszkańców. Budynki komercyjne i użyteczności publicznej. Dach czterospadowy może być również stosowany w mniejszych budynkach komercyjnych oraz użyteczności publicznej, takiej jak szkoły, przedszkola, biura czy też pensjonaty. Domy wakacyjne. Ten rodzaj dachu sprawdzi się także w domkach letniskowych. Konstrukcja umożliwia łatwą adaptację przestrzeni poddasza na dodatkowe sypialnie czy pomieszczenia rekreacyjne. Domy w różnych klimatach. Dach kopertowy sprawdzi się zarówno w regionach o łagodnym klimacie, jak i w tych z surowymi warunkami atmosferycznymi. W regionach o dużych opadach deszczu czy śniegu należy jednak uwzględnić odpowiednią nośność konstrukcji dachowej oraz kąt nachylenia połaci dachowej. Adaptacje i rozbudowy. Łatwość dokonywania modyfikacji sprawia, że dach kopertowy świetnie nadaje się do adaptacji istniejących budynków
czy ich rozbudowy w późniejszym czasie. Możliwość zmiany kąta nachylenia połaci dachowych, a także dodania okien dachowych czy lukarn umożliwia łatwe dostosowanie dachu do zmieniających się potrzeb mieszkańców. Ogólnie rzecz biorąc, dach kopertowy sprawdzi się w wielu rodzajach budynków i w różnych warunkach klimatycznych. Natomiast jego ostateczna skuteczność zależy od odpowiedniego wykonania, stosowania właściwych materiałów oraz regularnej konserwacji. Jakie pokrycie na dach kopertowy? Wybór pokrycia dachowego dla dachu kopertowego zależy od różnych czynników, takich jak preferowana estetyka, budżet i wymagania techniczne. Na które rodzaje pokrycia dachowego powinieneś zwrócić szczególną uwagę? Dachówka ceramiczna. Jest trwała, odporna na warunki atmosferyczne i długowieczna. Dachówka ceramiczna charakteryzuje się także wysoką estetyką i jest dostępna w różnych kształtach, kolorach oraz wzorach. Wadą może być jednak jej ciężar, który wymaga solidnej konstrukcji dachu. Dachówka betonowa. Ta opcja jest tańsza niż dachówka ceramiczna, ale również mniej trwała. Dachówka betonowa jest dostępna w różnych kształtach i kolorach, a jej ciężar jest zbliżony do dachówki ceramicznej. Blachodachówka. To lekka i trwała alternatywa dla dachówek. Jest łatwa w montażu i dostępna w różnych kształtach i w wielu wariantach kolorystycznych. Ogromną zaletą blachodachówki jest jej odporność na korozję, jednak izolacja termiczna i akustyczna w przypadku tego materiału może być niższa niż w porównaniu z klasyczną dachówką. Blacha trapezowa. To ekonomiczny wariant pokrycia dachowego, szczególnie popularny w budynkach gospodarczych. Blacha trapezowa jest lekka, łatwa w montażu i dostępna w różnych kolorach. Jej największymi wadami jest niższa izolacja termiczna i akustyczna oraz estetyka, która może nie pasować do każdego stylu budynku. Gąt bitumiczny, czyli elastyczne, lekkie i estetyczne rozwiązanie pokrycia dachowego. Gąt bitumiczny jest łatwy w montażu i ma dobre właściwości izolacyjne, jednak jego trwałość może być niższa niż w przypadku innych pokryć dachowych. Wybór odpowiedniego pokrycia dachowego dla dachu kopertowego zależy od indywidualnych preferencji, budżetu oraz warunków klimatycznych i technicznych. Ważne jest również prawidłowe zamontowanie pokrycia dachowego oraz regularna konserwacja, aby zapewnić długotrwałą ochronę dachu. W tym odcinku wideobloga to już wszystko, ja zapraszam Cię na kolejne, jeżeli Ci się spodobało, to zostaw nam suba, a my zapraszamy Cię również na naszą stronę, gdzie będziesz mógł poznać pełną ofertę naszej firmy. Do zobaczenia w następnym odcinku.